Witam. Zapraszam na prezentację CRM w SAP Business One. SAP Business One udostępnia cały zestaw narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, umożliwiających automatyzację procesów oraz efektywną obsługę działań w ramach całego cyklu sprzedaży, począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez sporządzenie oferty i proces realizacji sprzedaży, skończywszy na usługach gwarancyjnych i wsparciu posprzedażowym. Ponieważ wszelkie aktywności powiązane są z konkretnym klientem, zobaczmy na początek, jak wygląda kartoteka partnera handlowego. W tym przypadku jest to klient, z którym już współpracuje odbiorca. Równie dobrze mógłby to być dostawca czy też prospekt, czyli klient potencjalny. Z poziomu kartoteki mogę sprawdzić wiele istotnych informacji niezbędnych w codziennej pracy z klientem. Znajdę tu informacje podstawowe, jak dane teleadresowe tego klienta, czy też dane osób do kontaktu, ale może się tu również pojawić wiele informacji dodatkowych, jak na przykład data urodzin klienta, czy też jego zdjęcie. Tego typu informacje możemy dowolnie kreować dzięki możliwości dodawania pól dodatkowych na kartotece. System daje możliwość zaplanowania różnego rodzaju działań handlowych, np. rozmów telefonicznych, spotkań, zadań, z informacją, czego dotyczy takie działanie, kto jest odpowiedzialny za jego realizację i w jakim terminie, z dokładnym opisem, z połączonym dokumentem, np. z ofertą utworzoną w systemie, czy też z załączonymi różnego rodzaju niezbędnymi dokumentami. Tak zaplanowane działania są widoczne w kalendarzu dostępnym z poziomu SAP Business One, ale mogą być także zsynchronizowane z Microsoft Outlook, wówczas będą również widoczne z poziomu kalendarza Outlookowego. Z poziomu kartoteki mogę również sprawdzić saldo klienta. Od razu widzę tutaj, jaka jest kwota, natomiast mogę sięgnąć też do konkretnych faktur, z których płatnością klient zalega. Z tego miejsca mogę również sprawdzić otwarte dokumenty WZ czy zlecenia w realizacji, czy też sięgnąć do szybkiej analizy sprzedaży tego klienta. Natomiast to, co szczególnie będzie mnie interesowało w zakresie CRM, to tak zwane szanse sprzedaży. Funkcjonalność szans sprzedaży pozwala na zarządzanie całym procesem sprzedaży, jego przebiegiem w każdej fazie, a także umożliwia prognozowanie potencjalnego przychodu i analizę wyników sprzedaży. Szansa sprzedaży daje nam informacje o kliencie, którego dotyczy, handlowcu, który jest odpowiedzialny za obsługę kontraktu, produktami czy usługami, którymi klient jest zainteresowany, a także przewidywaną datą zamknięcia kontraktu. Możemy także określić potencjalną kwotę, potencjalną wartość kontraktu. W przypadku tego klienta została utworzona już oferta, do której oczywiście mogę szybko sięgnąć i z której automatycznie została przeniesiona wartość do kwoty potencjalnej kontraktu i również automatycznie na tej podstawie naliczony został przewidywany zysk brutto. Poza potencjałem mogą się tu znaleźć informacje dotyczące partnerów sprzedaży pośredniej, jeśli tacy występują, czy konkurencji. Z kolei analiza etapów pozwala na dokładne określenie, w którym momencie procesu sprzedaży jesteśmy i jakie działania handlowe na danym etapie zostały podjęte lub zaplanowane. Na etapie oferty przewidujemy, że mamy 50% szans zamknięcia kontraktu sprzedażą. Etapy definiujemy w oparciu o przyjętą metodykę sprzedaży. Szansa może zostać zamknięta w momencie jej pozyskania bądź też utracenia. Wówczas możemy dodatkowo analizować przyczyny niepowodzenia. Ważnym elementem zarządzania CRM są oczywiście raporty. SAP Business One daje możliwość wszechstronnego raportowania i prognozowania sprzedaży, a jednym z podstawowych raportów jest lejek sprzedaży, pozwalający na analizę otwartych szans sprzedaży w ujęciu graficznym. Otrzymujemy tutaj informacje o potencjalnej wartości sprzedaży w ujęciu globalnym oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów. Raport możemy zawęzić do wybranych klientów, sprzedawców, czy też umieścić go w danym okresie czasu. Poszczególne plastry wskazują nam na konkretne etapy sprzedaży z możliwością do sięgnięcia do szczegółów i sprawdzenia konkretnych szans sprzedaży na danym etapie. Kolejnym bardzo przydatnym raportem jest dynamiczna analiza szansy sprzedaży. Gdzie każda szansa przedstawiona jest w postaci balonu, którego rozmiar zależy od planowanej wartości sprzedaży. Balony przemieszczają się w czasie na osi poziomej w zależności od zmieniającego się statusu, przemieszczając się odpowiednio w górę, jeśli kontrakty są pozyskane, lub w dół w przypadku, gdy kontrakty są utracone. Takie ujęcie raportu pozwala m.in. na szybką identyfikację etapów, na których najwięcej szans się zatrzymuje, co oznacza, że być może na tym etapie handlowcy popełniają jakiś błąd, na przykład na etapie oferty. Powodem może być zbyt wysoka cena. Podsumowując, SAP Business One umożliwia stałą kontrolę działań związanych ze sprzedażą oraz zarządzaniem relacjami z klientami, co przekłada się na zwiększenie jakości obsługi klienta. Natomiast możliwość analizowania szans sprzedaży w różnych ujęciach pozwala na kompleksowe planowanie procesu sprzedaży i prognozowanie oczekiwanych wyników.